piraci w 48 odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. Kontynuujemy przygodę Edwarda. Wbijemy sobie najpierw do sklepu. Co my sobie tu możemy kupić takiego? Żanku lepszeń? A to dlaczego? A bo muszę zdobyć metalu. Dobrze. Ile? Co, co? 35 kafli. Ja pierdziele. Aż tyle wymagają kapuchy do wydania. No to ostro ich w główce porąbało. No, naprawdę bardzo ostro. Gorzej chyba już być naprawdę nie mogło. Jeszcze patrzę tutaj na jakieś inne rzeczy, ale widzę, że niezbyt. Niezbyt to widać. Cicho tam. Właśnie, ja wczoraj zrobiłem taką głupotę, bo ja sobie grałem też w Assassina poza nagrywaniem na innym profilu. Oczywiście na tym samym, ale innym zapisie, przepraszam. I kurde, miałem taką misję zobaczyć flotę Kenwaya po raz pierwszy. No i kurde, okazuje się, że są te moje statki z pierwszego zapisu, które przechodzą na każdy inny save. No i w pistu cała kasa poszła, 10 kafli. No i się wściekłem. No i kurde, powiedziałem, nie, nie gram, usuwam save'a, się wkurzyłem, bo jeszcze coś może zawalę, zrobię je tak. Więc wiecie, zostawiłem to. Co ty robisz, Kenway, kurde, porąbało cię. Wbijaj do floty i nadrabiaj straty, które żeś teraz, kurde, sobie narobił. O! Przyszła jednak kasa. Dobra, przyszedł jakiś, kurde, przelew pieniędzy. Ale szybkie bitwy morskie tu zrobimy. Bo nie chcę się tu męczyć zbytnio. A dobra, wysyłamy. I tak wygramy to przecież, spokojnie. Gówno mi zrobisz! Bryk cię wykończy. A czemu on strzelił pierwszy? Jakie gówno. A już po tobie. No, na strzała cię poszłam. Dobra. Zaryzykowałem, ale i tak się udało. Ale no się wkurzyłem, jak się dowiedziałem, że wszystko poszło z tamtego save'u. Nie wiadomo z jakiej przyczyny, wkurzyłem się. Ogólnie, no byłem zły. Dobra, wysyłamy te biedne statki. One sobie dadzą radę. O, pierwsza Adriana Sprite. Duma Adriana. Poszło. Słabiutko, słabiutko. Dobrze. I mamy zwycięstwo znowu w kieszeni. Odjazd, teraz mam bezpiecznie. Tu już jest niebezpiecznie. Jakieś misje? A to są dupne misje. Więc tu się nie opłaca ich wysyłać. Chyba że są jakieś nagrody konkretne. Ale nie, nie ma. Dobra. Trzeba tutaj teraz uformować pewien szyk. Kurde. Ostro tu jest, szczerze mówiąc. Ale to mnie wkurzyło, jakim kurczę wałem te statki, które mam w tych dokach, przeniosły się na mój save trzeci. Ja tego po prostu nie ogarniam, ale idziemy na bitwę. Myślę, że damy radę. Dobra, fregata pierwsza obrywa. Ja już Schooner atakuje. O, w pytę. O, w pytonga. A dlaczego na fregatę? Jakim prawem? Jestem zły! No, za to Schooner oberwał porządnie. O, i spotkała go taka kara, że teraz... O, w pytę. Aha, poszło.
Wow. A to za mało, żeby wykończyć taką fregatę. No szybciej się ładuj. Naprawdę? Dobra, poszło. Staranowany. I teraz jest ryzykownie. Tutaj też nie ma żadnych misji za taką porządną kasę. Mamy tu znowu Portugalię dwójkę, Południową Afrykę dwójkę. Ciągle odblokowujemy jakieś nowe lokacje. Im nowsze, tym po prostu mamy większe szanse na większy zarobek. Ale kurde, zrobiłem głupotę, no nie ma co. Trzeba przyznać. Aha, kanonierka była pierwsza. Nie, fajnie, może być. No i już po tobie. No i pięknie. Udało się. Już, możemy już z głowy mieć to. Nie, tutaj raczej nie ma co tu ich wysyłać. Teraz wschodnia Kanada. A ja muszę to robić, czy... A, wtedy mam zwiększoną szansę. To lepiej chyba warto tą wschodnią Kanadę oczyścić ze zła, które się panoszy. Trzeba teraz zwiększyć szansę na wygraną. Ponaprawiać statki, bo widzę, że są uszkodzone porządnie. Dobra. Ale coś tam wypłaty żeśmy dostali, więc ja tam nie będę narzekał. Teraz trzeba będzie zbierać hajs na kawkę. Już nic nie wydawać na jakieś inne pierdoły. O, bryk pierwszy padł. Coś cieniutko. A czemu fregata była pierwsza? Dobra, atakować. Bo jeszcze was zmiażdżą. Oj, poszło szybko. No dobrze. O. Jak to ma być 1 na 1, to sobie damy radę. Doskonale z tym szkunerem. Coś mu słabo szło to przeładowywanie. No i pięknie poszło. No i doskonale. O, jest. Teraz możemy ich powysyłać na taki... Czekajcie, Południowy Atlantyk 6. Aha, to są takie same jakby misje. Mogę już ich tutaj powysyłać na te... Aha. Dobra. Szukaj jakiegoś większego statku. Chyba, że w ogóle żadnego nie ma. A jest tylko liniowiec. Mi się nie będzie opłacało wysłać takiego liniowca. Oż kurde. Dobra. San Juan Bautista wyślę. Tak, wyślij statek. A zobaczymy, co zresztą się zrobi. O. Już. Lorenzo wyślemy na tą misję. Tak, pięknie. A to samo, że te już muszą mieć... Kurde, no ciężko tutaj jest. Zatoka Biskajska. Kurczę. O, szanse powodzenia 100%. Ale jest niebezpiecznie. Ale jest 100% na szanse powodzenia, dlatego
Wysyłam go na misję od razu. Nie chce mi się już tego wszystkiego robić, bo to takie trochę już nudne. Ciągłe te bitwy morskie. O, dobra. San Isidro. Od razu ich wysyłajmy na te misje, a nie róbmy jakieś kurde głupoty. Chyba, że potem zrobimy jakąś bitwę jeszcze morską. Ło, tutaj to trzeba być już porządny liniowiec. O, rany. A jak go naprawię, to będzie 100%? O, będzie 100%. No to go wysyłajmy. No jest mimo wszystko niebezpiecznie, ale damy radę. Zobaczmy. O, jest niebezpiecznie. Najpierw trzeba załagodzić sytuację. O ile się da. Od tego zacznijmy. Chyba, że to będzie niemożliwe. A nie, jednak to będzie możliwe. To jeszcze zrobimy jedną. Dobra, zobaczymy jak sobie damy radę. Ale to ma być tu 3 fregaty. Dobra, zobaczymy, może jakoś przezwyciężymy to. Pięknie, jedziesz z nimi. Dobra, dam radę. Trzeba tylko wytrwać. Wow. Czorno to widzę. A jak się weźmiemy w garść, to damy radę. Dobra, poszło wszystko. No i dobra, w sumie nawet nieźle. Dobra. Teraz jest niebezpiecznie. Przeklęta noc. Zobaczymy kogo możemy wysłać na tą misję. Naprawmy jeszcze ten statek. O, mamy już 100%. Dobra, wysyłajmy już. Afryka Północna. A jakaś droższa misja. Naprawimy ciebie. Dobra, wysyłamy już. Zobaczmy jeszcze południowy Atlantyk. Może na coś się jeszcze będzie dało wysłać takiego porządnego. Banici. Nie, trzeba ich powysyłać wszystkich. Aha. To wiecie co? Starczy. Na razie. Nie chce mi się tam siedzieć długo. Zróbmy to, co należy. No i mamy teraz 20 kafli. A to i tak jest malutko. Dobra, wypływajmy już w końcu w to morze, bo ja się zasiedzę, a nic nie zrobię konkretnego. Dobra, to gdzie my sobie możemy ruszyć w tą podróż dzisiaj? A może zróbmy trochę konwoi morskich, bo jest ich kilka, co prawda. No, mamy kilka konwoi morskich. A przydałoby się, nie powiem, że nie. A chwileczkę, tu mamy jeszcze Tulum. To jest chyba najmniejsze miasteczko, nie? Tak, jest to najmniejsze. Mamy stele Majów. O, tu jest odzienie Majów. Na chwileczkę, tu się tepniemy. Zrobimy co trzeba w sumie. Zobaczymy, bo chyba już byliśmy w tym mini mieście o nazwie Tulum. Jeszcze mi nie wywaliło Mirlisa. Jestem zaskoczony. Widzę, że chyba się powoli zaczyna ogarniać. A, Tulum to jest ten, miasto asasynów. No tak, teraz to ogarniam już. Ale zajrzyjmy i tak na to odzienie asasynów.
Co ty robisz, Edward? Masz się tam wspinać. Dobra. No i tu mamy jakieś odzienie Majów ponoć. Chodź. A to nie jest pewne. No ale tak czy inaczej to są ruiny Majów, no to wszystko mówi za siebie. Dlatego nie wiem, na co się ja tutaj tepnąłem. No bo... A jeszcze mamy do zebrania fragmenty danych Animusa, dobra. Sobie go zbierzemy i będziemy mieli cały... Cały kurde tulum na fulla. Gdzie ten fragment jest? O to chodzi teraz. No tak, tu mamy te swoiste ruiny. No gdzieś to odzienie Majów jest. O, mamy te nasze ruiny. O, proszę. Aha! Mamy już połowę z 16. 8. Trzeba zebrać jeszcze 8. I wtedy otworzymy jakąś komnatę, w której będzie odzienie Majów. Dobra, gdzie jest ten fragment Animusa? To go zbiorę. Jest tutaj. I będziemy mieli już cały tulum z głowy. Nie wbijałem tutaj, odkąd dostałem dmuchawę asasynów. Tak, bo asasyni mają te swoje dmuchawki. A, nie mogę cię zabić, aż szkoda wielka. Nie no, żartuję przecież. Przecież teraz jakbym należał do nich po części, więc nie mogę sobie od takich zdradzać. Kurde, jak mam zabrać ten fragment Animusa. O, 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 skrzyneczka. Trochę, o, metalu. Przydałoby mi się. I chyba coś zbłądziłem. A widzicie, no. Jednak można zbłądzić na takiej drodze. Trochę mi się zarobi hajsu. Będę zbierać na kawkę. Trochę zrobimy polowań na jakieś statki. Konwoje najlepiej. Bo też za to idzie jakaś kasa konkretna. No suwaj się, grubasie. Dobra. Tu znajdziemy ten fragment. Nie wiem czemu w takich miastach jak Wielka i Nagła. Ło! Spokojnie, spokojnie. Leżeć. Wara. Wara ode mnie. Dobra. Skuruj to zwierzę. Jaguar. Dobra. A więc tutaj mamy teraz ten fragment danych. Sobie go po prostu zbierzemy. I cały tulum mamy na perfekta. O, jeszcze sobie ubiliśmy jaguara. Dobra, my stąd możemy iść. Trzeba dalej zbierać te fragmenty Majów. To może jakoś się, wiecie. O, a może zapolujemy na ciężki fort. Co wy na to? Bo ja bym to zrobił z wielką przyjemnością. Tylko właśnie teraz jest kwestia, jak ja to mam zrobić. A, teraz zrobimy sobie coś takiego. Bo najpierw się tepałem do punktu widokowego. Aha, i wyszło jedno na to samo. Teraz trzeba zrobić coś takiego. Aha, dobra, jasne. Już wiemy, na jakiej to zasadzie. Wypłyń w morze. Okej, no to sobie podbijemy trudny fort. Wiem, to będzie ciężkie wyzwanie. Ale jak na nasz statek, to powinniśmy już sobie dać radę. Płyniemy tam, ryzykujemy, no trudno. Jak mamy coś zrobić, to zrobimy. Cinchoro, poziom 57. O kurde. To będzie ciężki poziom. A tam co my mamy? Fregatę. Chwileczkę, no. Trzeba to jakoś tak rozplanować, żeby te idioty mnie tutaj jakoś nie poniszczyły od razu. O kurde, to zaraz na mnie spadnie. Dobra, i jeszcze raz z moździerza walę.
Dobra. Teraz zaatakuj, teraz zaatakuj. Dobra. Oni zaraz wezmą swoje jednostki, żeby mnie ubić. A ja ich znam. Dobrze, poszło. Jedna część poszła. Dobra. Kurde, zaraz będą atakować. Coś się skombinuje, no. Byleby te statki, kurde, się już do mnie nie dopieprzały. A to szkuner. To co takie gówno mi może zrobić? Co najwyżej pogłaskać. Dobrze. Jest! Teraz jest szansa. Dobra. Zatrzymaj się trochę bardziej. Dobra. Teraz atakujemy. Kurde, nie! Już przyszła, kurde. Armia. O! Dobrze. To trzeba teraz zamordować. I teraz jest okazja. No, bardzo dobrze. Wręcz zarąbiście. Wyleczymy przynajmniej nasz statek. Po części. Dobra, jest. Wykorzystajmy teraz sytuację. Ej, co ty robisz, Edward? Pokręciło cię już totalnie. A nie, on musi zawsze tak. Ło, wpyte. Dobra, dasz radę, stary. Wierzę w ciebie i w twoje możliwości. Dobra, poszedł jeden strzelec. Jak tu ciemno. Dobra. Jeszcze was trochę tutaj padnie. Kurde, po ciemku się nie da walczyć. A tym bardziej, że obrywam. Ło, jak dostałem z topora. Jeb mu. O, dobra, z tym skończę przynajmniej. I cały statek pójdzie. Nie, trzeba zniszczyć tą obronę fortu, bo jeszcze niewiele brakuje. A mamy okazję. A ja tego nie chcę zmarnować, o to chodzi. Jak tu rypie deszczem. Nie, nie chcę wysyłać do floty Kenwaya, napraw kawkę. Kurde, nie. Przeliczyłem się, powiem wam szczerze. Myślałem, że dam radę, ale jednak to jest hardcore. Jest! Jeszcze damy radę, spokojnie. Ale mamy kolejny statek do zabordowania, to wykorzystajmy tą okazję. Okazję, której się potem nie będzie dało wykorzystać. Dobrze, podbijemy już ten fort. Damy radę. Jep! Pięknie! A jednak się udało, jednak warto było. A myśmy nie wierzyli w to. A jednak się udało. Podbiliśmy pierwszy ciężki fort. Pięknie, nie, ja po prostu nie mogę w to uwierzyć dalej, ale jednak się udało. Dobra, podpływamy tutaj. Dobra, ja się tu zatrzymuję. Pięknie, dobra.
Mamy nasz ciężki fort. Pięknie. Teraz taką mamy wspinaczkę. I od razu idziemy po naszego oficera. Ło, aż trzech oficerów. To trzeba im hedziki strzelić. Pięknie. Leż, kurde, i nie kwicz. Co mi granaty rzucacie? O, tu jeszcze mamy tego do wybicia. A my zrobimy takie coś. Jep, poszło. Wiesz, my zaraz coś tu wykombinujemy. Na tego. A! Fuck. Dobra. Ten ucieka, patrzcie. Ten ucieka. Ty, jaki kolo. Czekajcie, już ja wam dam. Kurde, leż i kwicz. Pięknie. Kurde, poddać się, chłopy. Jeszcze chcecie ze mną walczyć. Dobra. Prosicie się o takie manto. Przeładuj sobie broń. Kto jeszcze tu chce stawiać opór? O, proszę, jeszcze ty chcesz walczyć. Nie pozwolę ci. Jeb ci na twarz tym pistolem. Co? Jeszcze przeżył. Taki z niego kozak. Dobra. Koniec z tobą. Co jeszcze? Masz jakieś ostatnie życzenie zanim zginiesz, rudzielcu? Pała z ciebie. No, na razie. I mamy ciężki fort Hiszpanów podbity. Za trzecim razem? Przypadek? Nie sądzę. Udało się. Jak coś, to wytnę te pozostałe fejle. O Boże, nie wierzę, że mi się udało. No to jest po prostu niewiarygodne. No pięknie, pięknie. Jestem no, z radości ucieszony. Kurde, no nie mogę. No ja już po prostu nie mogę. Dobra. Cichutko, cichutko, jakieś odblokowania, nie wiem. Nie ma, nie ma, pewnie, po co? Najpierw jakieś ammo wykupmy. Doskonale. Sprzedamy ładunek. Nie ma. Dobra, pozbieramy sobie jeszcze cały ten fort i zakończymy, myślę, odcinek. Ale nie. Podbiliśmy hardkorowy fort. Mnie się generalnie podobało. Nie wiem jak wam. Ale to było godne normalnie podbicia tego fortu. Pięknie, nie. Teraz to aż mi się chce grać, powiem wam szczerze. Po tym podbiciu fortu. Korci mnie, żeby jeszcze nagrać parę zapasowych odcinków. Korci mnie. Ale jako, że dzisiaj jest Sylwester, to nie, nie będę przeginał. Tak wpadłem jeszcze na pomysł, że coś zrobię, typu, nie wiem, jakiegoś live'a. Nie wiem, będę teraz kombinował i zrobię tak jakby takiego live'a parę godzin. Taka interakcja z wami, jak było to niegdyś. Chociaż teraz to nie robię już live streamów. A czemu? Nie wiem, jakoś mi się już nie chce robić, ale dzisiaj zrobię wyjątkowo. Postaram się przynajmniej. A to w tym budynku pewnie są te skrzynie, nie? Taaa, przewidziałem to. Dużo hajsu, czy mało hajsu? Tak, jeszcze mamy dwa zlecenia. Poziom 57, kurde. A nam się udało. Widzicie, hardkory. Hardkory jesteśmy normalnie. Nikt więcej, dobra. A więc zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 48 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować
i trzymajcie się, na razie, yo, arr!